Witajcie kochani, kolejny Energy Plus Środa. Wita Was Marzena Śmigielska. Chcesz być bogaty? Sprawdź, ile błędów popełniasz. Oto lista rzeczy, które robią ludzie biedni. Oglądasz telewizję i sport? Znasz już moje podejście do tego tematu. To podglądanie celebrytów i życie ich własnym, albo co gorsza, wymyślonym życiem. Pisz własny scenariusz i nie trać czasu, a sport zacznij uprawiać, zamiast go tylko oglądać. Jadasz fast foody? To wypływasz na szerokie wody zatrucia swojego organizmu. Występująca w nich sól zatrzymuje w organizmie wodę. Nadmiar tłuszczów nasyconych sprzyja odkładaniu cholesterolu, zawałom serca i udarowi mózgu. Od sposobu odżywiania zależy także wygląd naszej skóry. Osoby, które często sięgają po jedzenie typu fast food, znacznie częściej mają problemy z trądzikiem. Śmieciowe jedzenie wpływa także na to, jak pracuje mózg. Naukowcy dowiedli, że nadmiar cukru i niezdrowych tłuszczów przyspiesza jego starzenie nawet o 10 lat. Dlatego sprzyja otępieniu oraz wywołuje stany lękowe. Badania nastolatków dla odmiany pokazały, że dzieci jedzące takie rzeczy gorzej się uczą, mają problemy z koncentracją i skupieniem uwagi na wykonywanej czynności. Mają też znacznie gorszą pamięć. Wstajesz późno? Jeśli chodzisz spać grubo po północy, a wstajesz około południa, tak wiem, powiesz mi, jestem sobą. A może po prostu jesteś wielkim śpiochem? Ile życia marnujesz na zbyt długi sen? Stań wcześniej, a będziesz mieć więcej czasu i energii, zrobisz więcej, bo będziesz pracował w ciszy i spokoju, a najważniejsze, będziesz miał satysfakcję. Jeśli podoba Ci się pomysł, może zainteresuje Cię wyzwanie 555, pogrzeb w internecie, a dla leniwych link pod filmem. Nie dbasz o higienę? Higiena jest ważna nie tylko dlatego, żeby wyglądać ładnie na co dzień, ale również by zapobiegać występowaniu i rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych. Odpowiednie środki ostrożności mogą pomóc uniknąć zachorowania od osób w Twoim towarzystwie, czyli bierz prysznic, myj twarz, ręce i zęby, stosuj dezodoranty, pierz ubrania, przycinaj włosy i zadbaj o paznokcie. Pamiętaj, jak Cię widzą, tak Cię piszą. Obwiniasz innych za porażki? To przestań. Wzrost zaczyna się tam, gdzie kończy się obwinianie. Przeciwieństwem jest poczucie odpowiedzialności za swoje własne życie i decyzje. Osoby odpowiedzialne są sterem, żeglarzem i okrętem w jednym. Są dowódcami, jeśli idzie o reakcje i zachowania. Odpowiedzialność jest gwarancją rozwoju. Nie masz oszczędności? To masz ciągłe poczucie zagrożenia. A co by się stało, gdyby zachorowało Twoje dziecko? Zbyt drastyczne? Dobra. Gdyby zepsuł Ci się na przykład samochód? Jak chcesz nauczyć swoje dzieci dobrych relacji z pieniędzmi, gdy sam ich nie masz? Zacznij oszczędzać, a nie wszystko wydawać. Jak powiedział George Fushi, ludzie kupują rzeczy, których nie potrzebują, za pieniądze, których nie mają, by zaimponować ludziom, których nawet nie lubią. Daj sobie spokój, lepiej odłóż i zainwestuj. A w ostateczności jedź na wycieczkę i pokaż dzieciom trochę świata. Bierzesz kredyty? Używasz kart kredytowych? Możesz to robić tylko wtedy, gdy chcesz lewarować swój biznes lub zainwestować w coś, co w perspektywie da Ci wolność finansową. Ale kredyt na święta? Albo wycieczkę? Karta kredytowa to narzędzie finansowe, którym trzeba się rozsądnie posługiwać. Traktowanie jej jako rezerwy finansowej, po którą sięgamy zawsze wtedy, gdy przyjdzie nam na to ochota, bez głębszej refleksji nad tym, co będzie potem i czy dam radę ją spłacić, to pierwszy krok do tego, by wpaść w spiralę zadłużenia. Nie dbasz o kondycję? O tym też już mówię bez przerwy. Ruszaj się. Aktywność fizyczna pozwala nam poprawić i zachować wydolność fizyczną, utrzymać odpowiednią wagę, zachować siłę mięśniową, która stabilizuje nasz kręgosłup i stawy, zwiększyć odporność i wytrzymałość, poprawić kondycję i osiągnąć lepsze samopoczucie. Czy wiesz, że według raportu z badań na prośbę Unii Europejskiej ponad 40% dorosłych Polaków przyznaje, że nie stosuje żadnych form aktywności? Skroza! Jak chcesz mieć zdrowie dzieci, nie dając im własnego przykładu? Wydajesz wszystko, zanim zarobisz? To prosta droga do bankructwa. Nie chcę źle wyrykować, ale jest to ciągłe życie na krechę, które powoduje Twoje długi,
a na dodatek pogłębia Twoją frustrację. Jak można żyć cały czas na kredyt i to czyjś kredyt zaufania, bo przecież najpierw musisz te pieniądze skąd wziąć? Pożyczyć. Pomyśl tak, chcę dzisiaj wydać 1000 zł, ale zarobię je za miesiąc. A co będzie, jeśli w tym czasie coś Ci się stanie, a może spotka Cię choroba? Ile czasu zarabiasz na ten 1000? Jeśli godzinę, to nie miej skrupułów i wydaj te pieniądze. Ale jeśli zajmuje Ci to pół miesiąca, to pomyśl nad ich wydaniem chociażby przez 1 godzinę. Masz biednych znajomych? Być może myślisz tak jak oni i macie podobne przekonania, wzorce i nawyki. Biedni ludzie chcieliby, żeby pieniądze same do nich przyszły i nic w tym kierunku nie robią. Podczas gdy bogaci strasznie ciężko na nie pracują. Biedni ciągle powtarzają, że pieniądze szczęścia nie dają, a bogaci uważają, że lepiej płakać w Porsche niż w maluchu. Też jestem tego zdania. Jeśli powtarzasz ciągle, że kiedyś było lepiej i wydajesz wszystkie swoje pieniądze, nigdy nie będziesz bogaty. Bogaci bowiem zawsze patrzą w przyszłość i inwestują, żeby być wolnymi finansowo. Jedno jest pewne, podglądaj bogatych, przebywaj z nimi i ucz się od nich, a będziesz zdziwiony ich sposobem myślenia. Nigdy nie kończysz tego, co zacząłeś? Może oznaczać kilka rzeczy. Albo zadanie Cię nie jara, albo utknąłeś, albo rozpocząłeś się pod wpływem chwili, albo jakichś emocji. Możesz albo na chwilę porobić coś innego, a gdy wrócisz, pójdzie Ci jak spłatka, albo podziel projekt na mniejsze etapy i myśl o końcowym efekcie. Zrób cokolwiek, nawet gdyby ten efekt końcowy miał Cię nie zadowalać. Zawsze będziesz mógł go potem poprawić i ulepszyć. I ćwicz koniecznie kończenie zadań. Na wszystkim. Na robieniu prania, na myciu auta. A i najważniejsze, ustal sobie nagrodę za zakończenie zadania. To bardzo motywuje. Liczysz na innych? Powiem Ci krótko. Umiesz liczyć? Licz na siebie. Przynajmniej będziesz wiedział, kto jest odpowiedzialny za Twój sukces i Twoją porażkę. Nie czytasz książek? To czytaj cokolwiek. Gazety, artykuły w internecie, blogi ciekawych ludzi. Osobiście uważam, że osoba, która nie czyta książek, się nie rozwija, czyli stoi w miejscu. A to oznacza, że się cofa, bo świat pędzi do przodu. Chcesz być bogaty? Czytaj. Oni to robią wtedy, kiedy ty oglądasz telewizję i nie mówią, nie mam czasu, tak jak ty, gdy szukasz ciągle wymówek. W książkach masz całą wiedzę tego świata i w dodatku na bieżąco aktualizowaną. W dodatku ostatnio słyszałam mądre zdanie. Jeśli chcesz, aby twoje dzieci czytały książki, czytaj. Dzieci bowiem nas nie słuchają, a naśladują. I żeby było jasne, wcale nie mówię to tylko o książkach rozwojowych. Czytaj to, co lubisz. To rozwija wyobraźnię, poszerza Twój światopogląd i powoduje, że w towarzystwie nie będziesz się czuł gorszy, bo będziesz mógł swobodnie zabrać głos na każdy temat. Za dzisiaj serdecznie Ci dziękuję i zapraszam na kolejną Energy Boost w środę. Pozdrawiam serdecznie, Marzena Śmigielska.